Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke. Jest to bodajże odcinek numer 6? Chyba 6, tak, jest to chyba odcinek numer 6. Jak widzicie na gdzie mam Pokémony, na dole czy w górę? Na dole. Jak widzicie na dole jest troszeczkę zmiana i zresztą koło mnie stoi moja Anna, czyli mój Shellder i zacznę sobie od razu. A zanim to zobaczymy, to oczywiście pamiętajcie zostawić łapki w górę, komentarze i subskrypcji na kanale, bo tak jak mówię pod ostatnim odcinkiem, jest wiele osób, które oglądają filmy, a nie subskrybują kanału. Co to ma znaczyć? Jak to? Oglądasz film i nie klikasz subskrybuj? Jeżeli ci się nie podoba? Aha, chyba że ci się nie podoba, no to sorry, to dobra. No ale kliknij subskrybuj, jeżeli ci się nam spodoba, nie? Więc dobra, lecimy, zobaczmy Pokémony. Patrzcie jak są podtrenowane. A na 20, Cholox ma 20 level. Rysia 24, Edek 18, Manfist 25 i Magik 25. Zobaczmy naszą Anę. Nasza Anna Tackle Protect, Super Sonic i Icicle Spear. Te ruchy takie mech, atak taki średni, specjalny atak też średni, ale defensywa zarąbista, tak? Więc to na tym tylko i wyłącznie się bazuje nasza Anna. Następny nasz Pokémon, czyli Cholox, czyli tak samo ten tank nasz kochany z ruchami Confuse, Extra Sensory, Hypnosis i Imprevision. Co tu jest fajnego? No to przede wszystkim to Confuse Ray i Hypersonic, Confuse Ray i Hypnosis. Bo mogę sobie zakonfuzować, on się sam może bić, albo mogę go także uspać i Extra Sensory napierdziać, które jest mocne, ma 80 siły. Następny Pokémon, czyli Rysia, to się u niej nic nie zmieniło. Statystyki wszystkie bardzo, bardzo równe. Następnie mam Edka ze słabym atakiem, ale będzie miał dobry, naprawdę specjalny atak. No i ma Extra Sensory, Jawn, Sweet Kiss i Metronom. Metronom, czyli możemy tam jakiś losowy atak nam wybrać. Extra Sensory, tak samo jak u Choloxa. Sweet Kiss tak samo powoduje konfuzuje przeciwnika i usypia. No i tutaj mamy naszego Magika, którego się nic raczej nie zmieniło i Manfi nauczył się Bite, ale to chyba już było w ostatnim odcinku, więc co, więc to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o Pokémony. A dzisiaj co, lecimy sobie na salę jak najbardziej. Trzeba w końcu coś wykombinować tutaj. Zobaczmy, tutaj oczywiście mamy Baxiego, oj, aha, tutaj jest to takie, ale ja tutaj i tak chcę z każdym walczyć, więc... Okej, dobra, tutaj trafiłem. Też mniej więcej tak chciałem tutaj sztafić. O, dałem Anę, jak Anna jest jako pierwsza. No normalnie by tutaj Magik miał świetną robotę, tak? Bo tu robaczki by były i ten, ale zobaczmy co tutaj będzie, co tutaj nam się trafi. Cherubi. Ej. Akurat w tym momencie to nie jest tak źle. Icicle Spear. Dobrze. Przyspieszmy to trochę. No niezbyt tutaj ten, ale jest git. Absol. Uj, Absol na 12 levelu. No nie mam na ciebie nic super efektywnego Absolu, więc może ci po prostu tym Icicle Spearem będę napierdzielał. Moja Anna cię może rozpierdzieli swoją wysokością levela, tak? Ma jednak 8 leveli wyżej. Mogłabyś Anna jednak mocniej uderzyć. Troszkę więcej niż raz. Dobra, udało się. 444 expa, no to już nieźle. Dobra, troszkę że tak powoli, a na przyspieszeniu, no dobra, troszeczkę szybciej. Tylko że to wtedy laguje. Dobra, wiem, że jak pójdę tutaj, to będę mógł sobie tak przełączyć to, tak? Ale przylagowało. LOL. Ale lagi. Ej, nie, tutaj mnie to do nikogo nie prowadzi. Jest, zapomniałem, że to na ten trzeba siąść, a nie na ten. Dobra. Ale zawsze trzeba wypróbować wszystkie, nie? Żeby te pająki, czy te spinaraki, jeżeli chodzi o Pokémony. No i teraz nas tutaj dam do samej góry. No, dziś. Ale to trwa długo. Dobra, chodź. Edek, znaczy Anna, Edek to jest nasz Togepi. Też zorientowałem się, żeby ewoluować naszego Sheldera w Cloystera. O kurde. No to po 7 levele, na serio?
ale mimo tego, że to jest nieefektywne, to widzicie, że to w ogóle nic nie robi. Mimo iż mamy 13 leveli różnicy, nie? No to... O czym mówię? Aha, żeby ewoluować naszego Pokemona, naszego Shardera w Cloystera, no to jednak potrzebujemy... To jednak potrzebujemy... Znaczy potrzebujemy kamienia Waterstone'a. Jezus, jak ja się zgubiłam. Wszystkie Pokemony idealnie pod mojego Manfista. Sorry, że pukę, ale muszę sobie wygodniej usiąść. Mój fotel już zaczyna... tutaj chyba trzeba było to użyć, z tego co mi się przypomina, chociaż nie jestem pewien. Tak, my teraz tutaj będziemy walczyć z tobą. Zobaczmy, co ty masz za Pokemon. Tam stoi Baxi, który wygląda totalnie jak kobieta, tak? Totality kobieta, nie? Ale zobaczymy, co tutaj będzie. Masz jednego Pokemona, Bellosom. Bellosom myślę, że powinien... To jest super efektywne, a to tak biera naprawdę też tak mało. Widzicie, jaka Anna nie jest... No nie jest Anna wykokszonym jakimś Pokemonem. Powiedzmy sobie o tym szczerze i dosadnie, że Anna nie jest... Jeżeli chodzi o to wszystko, to ona nie jest kozakiem. Dobra, teraz tak. Jesteśmy tutaj. Chodźcie tutaj, koleżanki. Koleżanki. Okej. Oj, Tropius i Jinx. O, i mamy oczywiście naszego Choloxa teraz. Cholox wybrany. No myślę, że na Tropiusa Icicle Shard będzie idealny. No tutaj może być troszeczkę ciężej, więc może po prostu cię uśpię, Jinx. 4 razy super efektywnie działa Icicle Shard, tak, bo Tropius jest latająco, oczywiście... Latająco... Jinx jest też przecież w sumie tym Pokemonem. No właśnie, ona też jest lodowa przecież, zapomniałem o tym. Znaczy zapomniałem. Więcej wiedziałem, dobra, to nie ma sensu, bo te oni sobie nie poradzą tak po prostu z nią. No to może... może po prostu... chodź Manfist. Ty już uderz w tym ekstrasensory. Nie zabijesz jej, ale Manfist powinien ją zabić Sparkiem. A Bajdą sobie, bo Bajdą od razu nie użyć, ale jeden pies. Już teraz to już nic. Dobra, i to pewnie muszę to przełączyć. I co teraz? O, teraz mnie to tutaj daje. A teraz jak dam to tutaj? Boję się, że jakbym... że jakbym oczywiście teraz nie... że jakbym się teraz cofnął, to bym pojechał prosto do Pokecentrum. Znaczy jakbym się... to bym nie mógł nic zrobić, dlatego ja sobie po prostu dam na pierwszy rzut, dam sobie może dzisiaj, a może Rysia dzisiaj pierwsza, ona pójdzie na salę. I tak, bo boję się, że jak będę wracał się, to będę musiał jeszcze raz to wszystko jeździć. Tak. Okej, okay, jesteś oczywiście tenerem Baxi. Zobaczcie, no to jest przecież to jest kobieta, nie? To jest kobieta, ewidentnie. Czekajcie jeszcze w razie czego, żeby wam... Uszu nie tego, bo tak w ostatnim chwili zauważyłem, że nie ma wyciszonego. Dobra. Ledyba, ej. Serio? Hej, naprawdę? Ledyba z Mach Punchem. Do zabawy. Ej, 17 poziom ma ta Ledyba. No to nie powiem, że teraz mnie troszeczkę zaskoczył tą Ledybą na 17 levelu. No ale to nadal jest Ledyba, gdyby to był, nie wiem. Ja wiem, że to nic nie zabiera, ale tak bije sobie, bo bije. Bo chcę już ją pokonać. Sprawił się jakiś toksik, nie? Bo toksik by za każdym razem zabierał więcej. I to by było świetne. Mam nadzieję, że Rysia się może uczy jakiegoś toksika. Larvitar. Ej, fajne Pokemony ma. Znaczy, no to jest dobry, fajny Pokemon. Ej, no czekaj przecież. Kurde, przecież. Zapomniałem. Totalnie zapomniałem przecież, że... Ja mam mega draina nad tym Pokemoniem. I Anon! No na pewno już lepszy niż... na pewno... Baxi mnie bardziej zaskoczył niż Falkner. A czekajcie, czy ja... Nie w ostatnim. Poprzednie 2 odcinki temu biłem się z Falknerem. Już myślałem, że dwa i też w dwóch odcinkach. No dobrze.
Tak, dawaj mi tą Hive Badge. Dawaj mi tą odznakę i, i kończymy tą zabawę z tobą tutaj, bo to nie jakoś... Tak, okej. Okay. Znowu używać kata poza tym, a to, my zresztą tu jeszcze miasta nie zwiedziliśmy chyba. Tutaj też TN89, to jest U-turn. To zmienia Pokemona, tak? Jeżeli użyje ataku, to jest robaczy ruch, który... Aj, źle zrobiłem, to miałem to użyć. Jeszcze raz, tak. Ja dopiero teraz muszę to użyć tutaj tego niebieskiego. Mhm. I teraz się dopiero wrócić, dobra. Git. 10 minut odcinka, my pokonaliśmy Baxiego. Całą jego tutaj szajkę, takiego... Szajkę, raczej takiego po prostu tutaj kumpli, których sobie posadził w tej sali. No i co, i teraz będziemy ruszać dalej. Co ciekawe, co dalej nas czeka w świecie Johto. Tak, to jest Johto, tak, cholera, było w Emeraldach. Git. Dobra. To co, aha, bo to jest jeszcze takie wyjście. No to co, no to teraz do Pokecent... A nie, ja tutaj zwiedzałem to miasto. Tak, na pewno to zwiedzałem to miasto na 100%. Ale ja dalej nie dostałem żadnego kata. Czy ja mam Rocksmasha? Rocksmasha chyba dostałem, już nawet nie pamiętam, ale chyba dostałem Rocksmasha, ale katy na pewno nie dostałem. Chyba niego gdzieś dopiero dostanę. Zobaczymy, co tutaj dalej gdzieś będzie działo na naszej drodze. Mam nadzieję, że same przyjemne rzeczy. Na razie niech Rysia chodzi za nami, bo fajnie mieć takiego Pokemona za sobą. Chodźmy. Nie! Nie, tylko nie ty, tylko nie Splash! Tak, mówię ci, że powrócili. Oj. Mychle versus Splash. Okej, no to chodź Splash. Czekam, czy będzie jakiś. Ktoś to będzie tym właśnie rywa. Kto nie wygląda tak jak ten rywal w Pokémon. Oczywiście. Jak się nazywał te Pokémony, które nagrywam. Słuchajcie, bo to jest Pokémon psychiczny. Może lepiej nie. Czyli się Mega Adventure, o tam mi chodziło. Chodź Magik, chodź ty. No nie, no tylko nie Hypnosis, no naprawdę, musiałeś użyć Hypnosis. Confusion. Jeszcze raz. Ej, za chwilę będę musiał zmienić Pokemona. Ja już muszę zmienić Pokemona, no kurde! Ja nie lubię czegoś takiego. Relax, chodź ty. A tobie to nic nie robi, a ty możesz użyć. No nie! Naprawdę! Co kurwa tępy fiut! Tyle, że on mi nic nie robi, to ja mogę sobie go cały czas tak ten... Ja go skonfuzuję go teraz. Ja mu to Extra Sensory robi więcej niż on mi robi. Confusion, bo zresztą Confusion jest też słabszy niż... No nie, naprawdę, ten ham, on jest hamem i prostakiem, nie? Mam razie czego gdybym... No nie, zakutas, nie? Ej, za każdziutkim razem będzie mnie chciał zahipnotyzować, nie? Uśpić, no to za ham. Ej, naprawdę, takie Pokemony to powinni normalnie, nie wiem co z nimi robić. Dobrze, że on się często sam bije, to jest dobra, dobry Confuse Cholox. Podoba mi się to, co teraz zrobiłeś, dobra. Charmeleon, to był Pokemon, którego on wybrał na początku, tak? No ale tutaj nie używajmy na pewno ciebie. Czekajcie, bo... Ana jest tylko i wyłącznie... Ale Ana nie ma żadnego... Jaki fart! O kurwa! Ale fart! Ja pierdzielę, ale teraz miałem farta, nie? Kurde, no ale miałem farta, Dragon. Przecież Cholox wypadłem, zostawił. Ej, ale teraz mam przejebane. Ja naprawdę mam teraz przejebane, bo ja teraz nie mogę nic zrobić. Ej, on ma tego Dragon Rage'a i on mnie teraz rozpierdzieli. I naprawdę, bo ja teraz puszczałem z każdego Pokemona za każdym razem zadaję w pierdol. Bo każdy wchodzący Pokemon, Edek, zostaje mu 1 HP, jeżeli teraz wejdzie. Rysia zostanie tego HP 25, ale to i tak nic nie da, tak samo jak Manfistowi. Ja muszę teraz kogoś poświęcić.
muszę kogoś poświęcić. Kurwa, nie chciałem tego robić, ale to jest pierwsza... To będzie pierwsza śmierć. I ja niestety, ale ja to zrobię z Aną. No, nie, najkrócej z nami jest z tego teamu. No, ale Ana dlatego, że no po prostu i tak ten Pokémon jakoś... Jednak do mnie nie przemawia, no. Mimo wszystko, on teraz znowu użyje Dragon Rage'a. Tak, on będzie używał tego Dragon Rage'a cały czas. Dragon Rage'ów jest 10, więc i tak bym nie miał szans ze zmianami cały czas. A teraz powinienem użyć takiego Pokemona, który go zabije na hita, ale to też nie mam żadnego takiego, ej. Kurwa, mam przejebane. Mam kurwa przejebane. Tutaj najlepiej by było użyć Manfista lub Magika, ale ja nie mogę nikogo uleczyć ani z nikim nic zrobić. Nie zabije mi Edka. A Edek ma ekstra sensor. Ja mam nadzieję, że... Ale on... Kurwa... Może go tak samo uspać. Ej, dobra, to będzie dobre. To będzie dobre, dobra. Spróbujmy to zrobić. On użył Smooth Screena, serio? Dobra, no Edek może mu jeszcze przypierdzielić, bo on w razie czego... Znowu używa Smooth Screena. Ej, co on w ogóle teraz? Ja zabiłem ja poświęciłem Pokemona tylko dlatego, żebyś ty teraz sobie tak po prostu ten... Kurwa, chamie podły, nie? Żebyś ty sobie teraz tak po prostu... Nie bił, nie? Znaczy, używał smokescreena. Ja, pierwsza śmierć. Dobra, no ale dobra, Edek pokonał Charmeleona. No, powiem wam, że walka z teraz moim... O kurwa, Tyranitar. No to nieźle. No to niezłe jaja teraz, nie? Powiem wam tak. No mój Pokémon nie jest psychiczny, więc to mu nic nie da, że... Ja go po prostu sobie uśpię. I to będzie tyle. Użyłem metronoma, ale jeżeli tu trafi się jakiś... Explosion to przecież jest po mnie, więc ja wolę zmienić sobie Pokemona. I zmienię go na Rysie, chodzi Rysia typ. Rock Slide. Dobra, idź spać, Mega Drain, ulecz się trochę Rysia. Dobrze. Jeszcze raz. Tak, przegrasz Splash, ale naprawdę teraz to żeś mnie... No niewiarygodny, no. Edek się uczy Encore. Nie, uczy się Encore. Tak, zapomnij. Nie, to było złe. Splash, to było złe. Straciłem pierwszego Pokemona w tej serii. No naprawdę, musiałem to zrobić. No bo inaczej nie było innego wyjścia, tak? No bo... W sumie, no, nie mogłem przewidzieć tego, że on użyje smokescreena. Nie mogę tego przewidzieć. On mógł użyć cały czas tych swoich zasranych Dragon Rage'y. To by było coś... Na samym początku gry to jest naprawdę fatalna rzecz, te Dragon Rage'e. Dobra, teraz depozytujemy. No, niestety muszę depozytować moją Anę. Nawet tutaj jeszcze nie zrobiłem sobie takiego boxa, no ale dam go tutaj. Tutaj to będzie właśnie ten box. No i kogoś sobie weźmiemy. Akurat przed tym wszystkim trenowałem Pokémony i właśnie wytrenowałem sobie także mojego Dustoxa, więc akurat jest spoko, bo trenowałem najpierw jego, a później stwierdziłem, a może jednak Choloxa potrenuję, może jednak jego, miałem trochę czasu, to wytrenowałem Choloxa, no i udało się. Dobrze, że w sumie, nie wyleczyłem Pokémonów, szybko wyleczyć Pokémony, ale to była głupia walka. Jeszcze gdybym... Najgorsze jest to, że nie miałem żadnego Pokemona, który przeżyje dwa razy Dragon Rage'a, tak? Nie miałem żadnego Pokemona, który to by dwa razy przeżył, więc... Fatalna sprawa. Najgorsze na to, że Edek w ogóle życia nie stracił, no to jest w ogóle... Najdobrze, że akurat wybrałem Edka, bo przynajmniej go mogę uspać i tym ekstra sensory przynajmniej bić jakoś sensownie. Więc dobra. Chodźmy po prostu dalej, bo wkurzyłem się, nie? No, autentycznie się wkurzyłem. Ostatni odcinek był bardzo długi, więc ten może być troszeczkę krótszy. W sumie nie wiem, czy będzie krótszy, po prostu. I like this forest. Tutaj też możemy złapać Pokemona. Tak, kupiłem Pokebola ostatnio, dobra. Dobra, chodź. Będziesz dalej ty, Cholo. Znaczy, oczywiście, Rysia pierwsza.
Aha, tu jest ta cała akcja z tymi, z Farfetchedami. Muszę go, ja go muszę zajść od tyłu. Czyli muszę iść tak. Bo to mniej więcej kojarzy, jak oglądałem Judy'ego czy Petera, to wiem, że muszę go raczej zajść od tyłu. Tak, udało się mi go złapać. A on teraz do mnie przyjdzie. Znaczy ja do niego przyszedłem. No i jeszcze drugiego Farfetchta. Od swojego mi... Aha, i tak, i teraz dostaniemy kata. O, jest pierwszy Pokémon, którego tu złapiemy. Gibu! Gibu, gibu, gibu! Aha! Gibu, ale najgorsze jest to, że ja nie chcę dwóch trenować dwóch Pokemonów w tych samych dwóch seriach. Aaaa, co za gówno. Nie mógłby, ale tu są smoki. Tu są smoki. Nie wiem, dałem fastbola, nie jest szybki, no ale... Po prostu może się złapie w tego fajnego Pokebola. Nie no, nie złapie się fastbola. Dobra, ale ja tylko proszę, żeby on nie miał żadnego Dragon Rage'a, nie? No wiadomo, złapiemy sobie Gibla. No ale mimo wszystko jakoś ten Pokémon mnie nie przemawia do mnie tym, że mam tego samego. No kurde, a czy jest jakiś Pokémon, który mógłby go nie zabić? Edek, czy ty masz jakiś ruch, którym go nie zabijesz? Nie, nie masz takiego ruchu. Pacio, czy... Nie, wysłałem Pacio, dobra, no ale już mniejsza o to. Też nie masz nic, tylko wszystkim zabijesz. Ale przecież Jezu, czemu ja nie użyję od razu Choloxa i będę tu zmieniał wszystkie Pokémony, ale dlaczego ja od razu nie użyję Choloxa i nie użyję Hypnosis? Traf go, proszę, traf go przynajmniej. No. I teraz Bang i Pokéball. No to na pewno, jeżeli złapie Gibla, to być może go będziemy trenować, jednak no chciałem go przede wszystkim trenować w Mega Adventure, no bo tam posiadanie jednak Mega Garchompa, no to mega sprawa, tak? No a jednak myślę, że co, będziemy we dwóch seriach naraz trenować Garchompa? Zobaczymy. Zobaczymy, czy to w ogóle nam się uda do Garchompa. Dobrze, że trafiłem na Gibla, a nie na Garchompa właśnie. Oj, to jest ona. Dobra, zobaczmy, czy ktoś tutaj... No widzę, że jest osoba, która miała... Nawet takie marzenie, żeby zostać właśnie smokiem. I jest to osoba, która się nazywa Subek. Więc Subek, mimo tego, że jesteś kobietą, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Nazwę cię... Gibl będzie nosił twój nick, czyli Subek. Nie będę pisał 05. To jest Subek 05. On pisał ten nick. Więc to o niego chodzi tutaj, w tym momencie. No i teraz jeszcze muszę tutaj się udać. A więc sobie wezmę tego... Kurde, znowu jakiś Pokémon. Nawet to są smoki albo ziemne. Jednak to są ziemne. Ale Mamoswine. Ja. Mamoswine też fajny Pokémon, nie? Też świetny, więc... Czekajcie, gdzie jest ten tamten Farfetch'd? On jest tutaj, dobra. Dobra, już wiem, gdzie on jest. Tu jest znowu Mamoswine. No tutaj można fajnie podekspić Pokemona, tak? Jeżeli bym spotykał tylko Mamoswine'y. Dobra, nie tak. Jeżeli teraz sobie to... Jak to mam zrobić, żeby... Aha, ja go po prostu muszę do niego teraz chyba podejść... O, golem. A może mieć zawsze jakiś self-destruction. Ja go muszę teraz po prostu do niego podejść i on gdzieś ucieknie. Mhm. Znowu jakiś Pokémon, kurde. Zapomniałem, mogę te... Gible. Dobrze, dobrze, że spotkałem... Na pewno dobrze, że spotkałem Gibla, a nie... A nie Garchompa, nie? Bo jakbym spotkał Gible... Kurde, naprawdę, muszę teraz jeszcze... Raihorn.
spotkał Gibla, aż nie Gibla, tylko Garczompa, no to byłoby mi go na pewno ciężej złapać. Czekajcie, bo on znowu poszedł to miejsce tutaj. Ja muszę go stąd wygonić, po prostu nie mogę tak chodzić za nim. Jak... Miał być krótszy odcinek, znowu będzie taki długi, no. Znowu mi się to nie wszystko renderowało tyle czasu. Dobra, i teraz po prostu muszę... Muszę żeby tam dojść. Żeby on się obrócił w moją stronę teraz tutaj, w tym kierunku, gdzie ja jestem w teraz. Mhm. Teraz nie stając na żadnego tego, muszę go podejść o tył i... Mam nadzieję, że mnie tam przeteleportujesz do siebie. Tak, jesteśmy. Dobra. Udało się. Mhm. Idzie twój mistrz. Mistrz Kat. Farfetch. Tak. Widać mi HM01, czyli na sam koniec wyjmę jeszcze mojego, znaczy naszego oczywiście kata, którego będziemy tam mogli sobie użyć. Ale wiecie co, w tym odcinku to by było na tyle. Ja tutaj w tym sobie pięknym Islands Forest. Może z kimś innym zakończymy odcinek, może dzisiaj zakończymy odcinek z Edkiem jeszcze nie... Edek jeszcze nigdy nie był na odcinku. Ale dzisiaj nam pomógł, nam dzisiaj Edek, o. Jest nasz Edek. W tym odcinku to by na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, oczywiście zostawcie znicza dla Anny za to, że była z nami aż niecały jeden odcinek, no ale niestety tak padło, że w szóstym odcinku tracimy pierwszego Pokemona w tej serii. Mam nadzieję, że nie będziemy tracić jak najdłużej tych Pokemonów. Ja was wszystkich żegnam, trzymajcie się, cześć!